Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Rafał Sułowski, a w dzisiejszym odcinku porozmawiam ze Sławkiem Zawadzkim z giełdy Kanga. Cześć Sławku. Piątka Rafał. Cześć. Jak, jak mija życie, jak mija dzień, jak Kanga sobie radzi w obecnej sytuacji, ponieważ na rynku jest dość duża płynność, także podejrzewam, że dość dużo tych bitcoinów wpływa na giełdy. Jak to, jak to wygląda u Was? Kanga powiedziałbym tak, i chociaż zabrzmi to bardzo pompatecznie, to Kanga zawsze sobie dobrze radzi. Oczywiście czasami to dobrze jest trochę słabsze, a czasami to dobrze jest bardziej lepsze, ale e, pamiętaj e, o tym, zakładam, że wiesz e, o tym, że my jesteśmy nie tylko giełdą, ale mhm. jesteśmy również na przykład największą siecią kantorów stacjonarnych na świecie. Również udostępniamy takie rozwiązania jak Kanga Local, które umożliwia na całym świecie wymianę gotówkę na krypto itd., itd., itd. A to oznacza, że jesteśmy gotowi działać zarówno w czasie hossy i bessy, czyli wtedy, kiedy te najważniejsze kryptowaluty gwałtownie zmieniają swoje ceny, jak również w czasie stagnacji, to znaczy wtedy, kiedy ktoś z jakichś powodów decyduje się kupować stablecoiny, np. USDT, USDT czy USDC, no bo wiemy o tym, że ta przestrzeń, Zainteresowania z tej również jest bardzo, bardzo mocna. Zatem radzimy sobie dobrze, jesteśmy podekscytowani. Zarówno tym, czego my, jako Kanga doświadczamy, jak i tym, co się dzieje w tej chwili na rynku. Na rynku nie tylko jeżeli chodzi o cenę kryptowalut głównych, ale również jeżeli patrzymy na scenę. Czy na ten cały spektakl polityczny, co to się dzieje w Stanach, dzieje się w Salwadorze czy w innych mniejszych państwach? Odpowiedziałem strasznie szeroko na to pytanie, także już się zamykam, zadawaj proszę kolejne. Spoko, taka mała prowokacja <laughs> na początek chciałem wyciągnąć, jak to. Tak. Jak wyglądają przepływy obecnie. Dobrze, powiedziałeś o tych, o tych kantorach. Ile macie obecnie kantorów w Polsce? Zawsze ma, Mamy ponad 300 punktów. Tak? Ponad 300 punktów. W Polsce natomiast mhm. na, w całej Europie już podchodzi pod 400, Super. więc tak w tej chwili to wygląda, natomiast ta statystyka jest wybitnie dynamiczna, tak? czyli każdego dnia powinienem ją sprawdzać. Sprawdzałem ją w ubiegłym tygodniu. Bo to nie są jedynie kantory dedykowane, ale też na przykład ktoś, kto posiada zwykły kantor walutowy, może otworzyć Kanga Kantor, prawda? Ja bym powiedział, że to jest właśnie ten wiodący. Układ czy model, to znaczy, e, kanga kantor. Nie ma żadnych punktów, które są tylko kanga kantorami. W takim znaczeniu, że ktoś, że stoi jakaś nieruchomość, jakieś biuro, gdzie można przyjść i kupić i sprzedać tylko kryptowaluty za pomocą naszego systemu. Najczęściej są to właśnie jakieś takie działalności, albo kantory dewizowe, albo lombardy, albo sklepy i po prostu e, właściciel takiego punktu dorzuca sobie usługę wymiany krypto na gotówkę, albo odwrotnie. E, I tak to właśnie działa. Więc tak jak powiedziałem, nie mam wiedzy o tym, żeby ktoś zajmował się tylko skupem i sprzedażą kryptowalut i niczym więcej i prowadziłby taki stacjonarny punkt. Zawsze robi coś więcej. Super, bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Czyli w jaki sposób to działa? Na przykład mam, mam bitcoina na swoim portfelu i przychodzę po prostu do Was, nie, 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 przychodzę do Was i kupuję za gotówkę bitcoina. W jaki sposób to no, działa? Mógłbyś coś więcej no, o tym powiedzieć? Tak, tak, oczywiście. Jeżeli chcesz kupić kryptowalutę, to niekoniecznie musi być Bitcoin, no bo w kantorach obsługujemy znacznie szersze spektrum kryptowalut. No to po prostu zakładasz konto na Kanga Exchange. Tutaj od razu ważna informacja: założenie konta trwa mniej niż 60 sekund i samo konto do transakcji gotówkowych nie wymaga żadnej dodatkowej weryfikacji. Jedyne co podajesz nam, kiedy zakładasz konto, to swój adres mailowy, który jest nam potrzebny do komunikacji. A zatem zakładasz konto na Kanga Exchange, przychodzisz do jednego z naszych punktów, ustalasz kwotę wymiany. Nasz kurs wymiany i kwotę, za jaką chciałbyś kupić kryptowalutę, i dokonujesz transakcji. Dokonanie transakcji polega na tym, że w naszej aplikacji mobilnej albo webowej z poziomu swojego konta generujesz sześciocyfrowy kod, który przekazujesz właśnie temu kantorowcowi. I kiedy mu go przekazałeś, on go wbija po swojej stronie, wpisuje ile odebrał gotówki, jaką kryptowalutę ma ci zaksięgować system. I to wszystko zajmuje ci, no też niespełna 60 sekund, i faktycznie na swoim portfelu. Kangowym, na swoim koncie kangowym, od razu masz tą kryptowalutę, którą zdecydowałeś się zakupić. I teraz uwaga, mhm. pojawia się wątpliwość, zresztą e, bardzo powszechna, jeżeli chodzi o świat kryptowalutowców, że ja tak naprawdę, kiedy kupuję kryptowalutę, to niekoniecznie chciałbym ją trzymać na scentralizowany, scentralizowanym portfelu kangi, tylko chciałbym ją mieć, tą kryptowalutę, co sobie kupiłem, nie wiem, na swoim ledżerze czy gdzieś indziej no to jeszcze nie wychodząc z tego punktu kantorowego z poziomu aplikacji mobilnej mogę wysłać sobie tą kryptowalutę gdziekolwiek mm. już chcę. Nam zależało na tym, żeby sam akt, sama wymiana gotówki na kryptowalutę trwała po prostu krótko, bez stresu, żeby nie było wahnięć kursu, dlatego właśnie zrobiliśmy to w ten sposób, w jaki Ci teraz przedstawiłem. I również w drugą stronę, jeżeli chciałbyś zbyć kryptowalutę za gotówkę, po prostu przelewasz ją chwilę przed wizytą w jednym z naszych punktów na portfel kangowy dokonujesz dokładnie odwrotnej transakcji. Super. Jestem mega fanem w ogóle. Super mi się to podoba. E, I macie tak. I macie e, kantory w Polsce, powiedzmy w Europie również. E, tak, 100 w Europie. Ale tak, też znaczy, widziałem, bo, że w, Dubaju, w tak. Dubaju otworzyliście. Właśnie. To znaczy takich punktów typowo kantorowych, e, e, czy państw, w których działają poza Polską kantory. E, to, są, to są trzy takie państwa. To są Czechy, to jest Ukraina. I to jest właśnie w tej chwili hmm. Dubaj. Dubaj jako początek naszej ekspansji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Natomiast warto dodać, że na łonie Kangi funkcjonuje druga usługa, trochę podobna do kantorów, a jednak w swojej substancji czy naturze odmienna. To jest Kanga Local, a mianowicie umożliwienie osobom fizycznym, nieprzedsiębiorcom do tego, żeby tradowali na rynku za pomocą gotówki. To znaczy, ktoś, kto mieszka, nie wiem, w Budapeszcie, w Sztokholmie, w Londynie, może dzisiaj, będąc tak zwanym lokalsem, czyli członkiem społeczności Kanga Lokal, robić z ludźmi na miejscu transakcje kryptowalutowe za gotówkę i robić, robią to jako osoby fizyczne, nie jako przedsiębiorcy. To też chciałem to zaznaczyć, bo ta usługa w tej chwili właściwie podbija z naszej perspektywy właśnie Europę. Można powiedzieć, że rewolucjonizujecie tą strefę kryptowalut i wchodzenia handlu kryptowalutami. Jest to super interesujące. Kanga Lokal. Jak to, jak to dokładnie działa? Ja mogę zostać takim lokalnym, mobilnym kantorem? Tak. Tutaj muszę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Unikamy określenia słowa kantor w przypadku mhm. osób, które są lokal sami. Kantor? To jest przedsiębiorca, czyli ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą i wymienia kryptowalutę na gotówkę nie we własnym imieniu, tylko po to, żeby obsłużyć swoich użytkowników, zarabiając na prowizji. Taki kantor musi przestrzegać obowiąz obowiązujących przepisów kryptowalutowych w danym kraju. I tak na przykład w Polsce są to przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Są to również przepisy, które mówią o tym, że jeżeli jako przedsiębiorca Chce obracać kryptowalutami, to muszę być zgłoszony na taką specjalną listę yy, będącą, y, czy obsługiwaną, czy administrowaną przez Ministerstwo Finansów. Na Ukrainie są trochę inne przepisy, w Dubaju są trochę inne przepisy, na Islandii inne przepisy i tak dalej i tak dalej. Kanga Local natomiast to jest taka usługa, która mówi tak, możesz jako osoba fizyczna tradeować z innymi użytkownikami za pomocą gotówki, ale uwaga, robisz to we własnym imieniu, Robisz to po to, bo lubisz tradować i akurat chcesz to robić gotówkowo, i pewnie coś na tym zawsze zarobisz, ale nie jesteś kantorem. Dlatego, że gdybyś był kantorem, to musiałbyś przestrzegać czy jakby spotykać się z rygorem tych wszystkich przepisów, które są przygotowane dla przedsiębiorców kryptowalutowych. Ty jako lokal działasz jako osoba fizyczna. I teraz zwracam na to szczególną uwagę, bo większość ustawodawców, większość państw w tej chwili daje dość dużą swobodę. Do obrotu kryptowalutowego nawet za gotówkę, jeżeli działasz jako osoba fizyczna. Nie podlegasz wówczas na przykład w Polsce pod ustawę o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy, nie, nie masz specjalnie narzuconych limitów, no bo jesteś lokalsem. Więc y, mówię o tym właśnie po to, żeby wyraźnie rozróżnić. Lokals to ktoś inny niż kantor, kantor to przedsiębiorca, lokals to osoba fizyczna. I teraz każdy. Może zostać lokalsem Każdy, kto tylko chce, wystarczy, żeby się do nas y, zgłosił. Przygotowujemy system, robimy krótkie szkolenie i już można robić transakcje. Mhm, czyli I taka tak osoba działa w obrębie kangi. Bo na przykład mi się od razu nasuwało takie pytanie: y, za, załóżmy, że będę miał duży obrót, że dużo ludzi będzie ode mnie chcia chciało kupować kryptowaluty, więc będzie duży przepływ pieniędzy. I czy tutaj w tej sferze nie, będzie, nie będę miał żadnych problemów. Odpowiadając na to pytanie, musimy sobie odpowiedzieć, czy w ogóle, jeżeli ja obracam jako osoba fizyczna kryptowalutą, nie wiem, czy na Binance, czy na hmm. Zondzie, czy na Krakenie, czy na nie nieważne, czy za gotówkę, czy nie za gotówkę, po prostu obracam, jestem hmm. traderem. Wiemy o tym, że traderzy potrafią w ciągu dnia, nawet przy niewielkiej kwocie, osiągnąć wysoki wolumen transakcyjny, bo są traderami. Hmm. Pytanie jest takie, hmm. czy jeżeli ktoś ma wysoki wolumen transakcyjny, czy jemu coś w Polsce albo na świecie grozi? To, to już, już pierwsze pytanie i część ludzi powie tak, a część ludzi powie, że nie. I oczywiście ustawa, czy w ogóle przestrzeń legislacyjna nie zabrania nam, Tradować jako osobom fizycznym, używając gotówki. No bo czym się różni fakt, że ja, nie wiem, traduję USD, parą USDT i Bitcoin, zamiast tym, że traduję parą Bitcoin i polska złotówka papierowa? No, w gruncie rzeczy, a właściwie de jure, tak byśmy powiedzieli, czyli zgodnie właśnie z prawem, nie ma tutaj różnicy. Przynajmniej w jakichś tam aspektach. Natomiast dobrze zauważyłeś, że regulatorzy i organy. Które zajmują się pilnowaniem porządku publicznego, nie zawsze potrafią dostrzec albo zrozumieć tę różnicę. I gdybym miał powiedzieć, że mogą się pojawić jakieś zagrożenia, to wskazałbym właśnie na ewentualne niezrozumienie, i pewnie taka osoba, która podejmuje się takich działań, czyli chce zostać takim lokalnym, musi mieć świadomość, że od czasu do czasu bank zada pytanie hej, skąd u Ciebie taki duży obrót? I kiedy my pójdziemy do banku i powiemy, handlujemy kryptowalutą, no to bank pewnie będzie drapał się po głowie. Zwracam jednak uwagę na to, że nie dotyczy to użytkowników tylko Kangi, tylko to dotyczy wszystkich ludzi na świecie, którzy obracają kryptowalutą. I wiemy o tym, że banki, regulatorzy nie zawsze z tego powodu są bardzo szczęśliwi. No tak, tylko, że... Aha, czy, czy osoba, z którą handluję musi przejść KYC? Ty, jako locals, jeżeli robisz transakcję z kimś, to nie musisz tej osoby weryfikować. Mówię w tej chwili na przykład o polskich przepisach, bo robisz to jako osoba fizyczna. Zobacz, Rafał, gdybym się spotkał z tobą w Gdańsku, w centrum miasta, i ty byś mi sprzedał bitcoina za 100 tysięcy złotych, to czy y, musisz ode mnie wziąć dowód osobisty ta, i ta. pójść i y, zgłosić to gdzieś tam do jakiegoś urzędu? Albo w ogóle, jak cokolwiek bym ci chciał sprzedać. No właśnie. No, nie, no nie, nie musisz, nie ma takiego obowiązku w tej chwili, żebyśmy e, weryfikowali się. Oczywiście tutaj wchodzą inne zasady, tak? Na przykład zasada, powiedzmy, e, mojego sumienia, która mówi mi o tym, że gdybym miał przekonanie albo podejrzenie, że Twój Bitcoin, który ty mi sprzedajesz, pochodzi z jakichś złych źródeł, już nieważne, co oznacza termin zło, złe źródło, po prostu mam przekonanie, że coś z tym Bitcoinem jest nie tak, no to zgodnie z moim sumieniem prawdopodobnie nie powinienem zawierać z tobą takiej transakcji. Ale. Tu mówimy o takiej przestrzeni, jeżeli chodzi o, o prawo, no nie? Natomiast nie ma wymogów co do tego, że dwie osoby fizyczne, które handlują ze sobą, muszą się gdzieś zgłaszać albo na siebie donosić. Mógłbyś wytłumaczyć, jak to wygląda ze strony technicznej? Bo rozumiem, że to wszystko się dzieje w obrębie giełdy Kanga. Tak. No, jeżeli jesteś lokalsem, dostajesz od nas taki specjalny system, bardzo prosty w obsłudze i... Dajmy na to, chciałbyś. Ty jesteś lokalsem i chciałbyś mi sprzedać teraz Bitcoina za 10 tysięcy złotych. I to, że jesteś lokalsem, sprawia po pierwsze to, że e, kiedy ja do ciebie przychodzę i daj ci te 10 tysięcy złotych do ręki, to ja tego bitcoina mam właściwie od razu po tej transakcji na swoim portfelu kangowym i możemy się rozejść. tak? I ty za pomocą, jako lokal, właśnie bardzo, bardzo prostego systemu, gdzie wpisujesz, ile dostałeś e, e, złotówek, e, jaki kurs wymiany ustaliłeś, jak gdyby ze swoim tutaj kolegą, którym tradujesz, czyli ze mną, e, wprowadzasz te informacje do systemu, wciskasz Enter i e, z Twojego Konta zostają przeksięgowane środki na mój portfel y, krypto, kryptowalutowy w Kandze. I tutaj bardzo ważna rzecz. To, że jesteś lokalsem, nie wymaga od ciebie tego, żebyś ty miał odpowiednie depozyty Bitcoina, Ethereum czy innych kryptowalut do przeprowadzania tej transakcji. Właśnie Kanga ściąga z ciebie ten obowiązek i też ryzyko kursowe z tym związane. Jedyne, co jako lokals powinieneś mieć na swoim koncie, to y, odpowiedni. Depozyt czy pokrycie w tak zwanej omega złotówce albo omega euro, czyli z stablecoinach uznanych na, na kanzę. Zwracam na to uwagę, ponieważ yy, yy, będąc właśnie lokalcem w ramach naszych struktur, yy, w przeciwieństwie na przykład do naszej konkurencji, jaką jest lokal Bitcoins, tam musisz na magazynie, jeżeli mogę użyć takiego stwierdzenia, mieć swojego bitcoina. Tutaj nie musisz zrzucać z siebie to ryzyko walutowe. Mhm. Macie bardzo innowacyjne podejścia. Dziękuję. Jakie macie plany na przyszłość? To mnie ciekawie. To zależy, kogo w kanze o to zapytasz. No bo my jakby, K kanga to jest tak naprawdę zbiór kilku różnych. Jednak ściśle ze sobą pracujących zespołów, odprawiających się kilka razy na dobę i każdy z tych zespołów ma e, trochę inne zadania do wykonania. Zatem mamy na przykład zespół giełdowy, e, który zajmuje się również e, takim tematem jak ICO czy tokenizacja, mamy zespół gotówkowy, który zajmuje się właśnie prowadzeniem m, tych dwóch usług, kanga kantor i kanga lokal. Mamy w końcu zespół, który e, w tej chwili nam się formułuje, który buduje takie rozwiązanie roboczo nazwane bramką płatności, a zatem umożliwiające płacenie za usługi z pominięciem fiatów z wykorzystaniem po prostu kryptowalut. Ty prowadzisz sklep. Ja chciałbym tobie zapłacić jakąś kryptowalutą. Tym określasz, co chcesz dostać ostatecznie jako zapłatę za swoją usługę. Ja ci płacę dowolną kryptowalutą, którą mam na kanadze. Następuje konwersja, to też to jest te środki, które chcesz. Tak ma właśnie działać bramka płatności. Jest jeszcze inny zespół, o którym warto wspomnieć. To jest na przykład taki zespół, który nazywa się Kanga Cash. On zajmuje się tym, żeby z każdego miejsca na świecie można było kupić i sprzedać kryptowalutę za pomocą przelewu bankowego albo szybkich płatności. Tak? Czyli już nie gotówka, a po prostu przelewy. I w zależności od tego, na kogo trafisz w Kandze, każda odpowiedź jest trochę inaczej. A ja, gdybym mógł to podsumować, to bym powiedział tak. Naszą nadzieją, misją, przekonaniem jest po pierwsze to, żeby dać wszystkim ludziom na świecie możliwość swobodnego obrotu kryptowalutami. Tak bardzo y Niezależnego i anonimowego, jak prawo będzie na to pozwalać, z zastrzeżeniem jednak takim, że nie chcemy wspierać ani terrorystów, ani prać brudnych pieniędzy. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz chcielibyśmy, żeby z każdego miejsca na świecie, nawet z Antarktydy, dlatego poszukujemy kogoś, kto pracuje w jakiejś bazie naukowej na Antarktydzie. Chcemy, żeby z każdego miejsca na świecie można było kupić kryptowalutę lub sprzedać za gotówkę. Albo za pomocą szybkich czy zwykłych przelewów bankowych. I to są nasze plany. Oczywiście y, pojawiają się nowe projekty, które będą organizowały swoje ICO na naszych platformach. Pojawia się szeroki temat platformy dedykowanej dla NFT, ale po prostu Kanga to ma być nie tylko platforma, właściwie to ma być idea albo myśl, która właśnie sprawi, że każdy człowiek na świecie w sposób, który uzna za stosowny dla siebie, będzie mógł. Z kryptowalut korzystać. Nie tylko do tego, żeby inwestować i gromadzić majątek na swoją emeryturę, ale po prostu, żeby tymi kryptowalutami swobodnie obracać i płacić za usługi. Swobodny obrót kryptowalutami, to bardzo dobrze brzmi. I oczywiście, no, ja wiem, że kolejne pytanie, które zadam, to takie trochę wróżenie z fusów. Ale jak myślisz, jak rozwiąże się sytuacja? Obecnych tworzenia obecnie praw regulujących obrót kryptowalutami tutaj nawiązuje do tego, co ostatnio zostało przegłosowane przez Parlament Europejski i dotyczy tego, że każda transakcja będzie wymagała KYC. To jest bardzo ważne i dobre pytanie. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że ja dostrzegam, że za tymi ruchami stoi jakiś większy interes, tak? Że w ogóle próba przygłosowywania takich ustaw. Czy takich dyrektyw, no to jest coś, co mi się bardzo nie podoba. Jakoś nie widzę, żeby Parlament Europejski głosował nad ustawą, która będzie wymagała tego, żeby spisywać numery banknotów, które ja przekazuję komuś w sklepie, a tak powinno być robione. Skoro kryptowaluta ma być za wszelką cenę śledzona i powiązana z osobą fizyczną albo z osobą prawną, musi być przeprowadzone pełne, pełne KYC. To również transakcje gotówkowe również takiemu nadzorowi powinny podlegać. I oczywiście bardzo bym tego nie chciał. Moje zdanie jest takie, że im bardziej rygorystyczne przepisy będą wchodziły, tym bardziej będziemy mieli do czynienia z dwoma równoległymi rzeczywistościami. To znaczy, w pewnym momencie po prostu kryptowalutowcy będą mieli zamiar rozliczać się już tylko w kryptowalutach z pominięciem fiatów. Zresztą kanga takie narzędzia właśnie mało dostępniać i właśnie po to żeby uniknąć tej gwałtownej weryfikacji która tak naprawdę niczemu dobremu tutaj nie, nie sprzyja. I oczywiście regulatorzy będą próbowali ścigać giełdy kryptowalutowe, nakładać na nich odpowiednie kary, obostrzenia, i tak dalej, a giełdy kryptowalutowe, ponieważ najczęściej czy platformy kryptowalutowe, najczęściej tworzone są przez ludzi, którzy starają się wybiec i znaleźć odpowiednie rozwiązanie, żeby jednak jakoś w tej rzeczywistości się odnaleźć, będą albo odnajdywały, nazwijmy to roboczo, luki prawne, które będą mi pozwalały unikać tego, albo, i to ostatecznie tak się skończy, Zcentralizowane giełdy zaczną stawać się deksami, które oczywiście te deksy będą w jakiś sposób nadzorowane przez tych ludzi, którzy kiedyś prowadzili tego seksa. No bo jak od deksa wymagać pełnej weryfikacji? To będzie już bardzo, bardzo ciężkie. I teraz to znowuż będzie oznaczało, że urzędnicy będą wpadali na coraz to gorsze pomysły, które trudni nam sobie tutaj wyobrazić. Ostatecznie jednak, tak, żeby podsumować tę myśl, wierzę w to, że dobro zawsze zwycięża i ta złośliwość urzędnicza ostatecznie czy finalnie zostanie pokonana. Bardzo dobra wizja. Zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Powiedzmy może pokrótce o karcie Kangi, ponieważ macie swoją kartę. Czy to jest karta, tak. którą mogę płacić normalnie w sklepach? Tak, tak, tak. To jest karta, normalnie karta płatnicza zintegrowana z naszym portfelem, jeżeli na portfelu Kangi masz omega złotówki, omega euro czy jakieś inne omegi, to jest, jeszcze raz przypomnę, ten stablecoin, który jest na Kandze powszechnie używany, to jednym kliknięciem możesz przetransferować omegi na swoją kartę płatniczą i normalnie możesz płacić właściwie w każdym miejscu no, może nie w każdym miejscu na świecie, ale w prawie każdym miejscu na świecie, gdzie uznawane są płatności Mastercard. Tak? Mastercard, e, okay. Tak. I możesz takich płatności dokonywać. Ja korzystam z tego rozwiązania na różnych kontynentach i sprawdza mi się to bardzo, bardzo dobrze. Za każdym razem, kiedy muszę dokonać jakiejś płatności fiatowej w sklepie, czy kupić jakiś bilet lotniczy, czy coś, po prostu uzupełniam swoją kartę jednym kliknięciem i zaraz potem robię transakcję. A czy tam są prowizje jakieś dodatkowe czy po prostu tak jakbym płacił swoją kartą? Taką jedyna prowizja, którą ponosisz, to jest prowizja związana z zasilaniem tej karty w tej chwili jest to 1% i to idzie w całości do naszego operatora. Kanga na tym nic nie zarabia. Natomiast w tej chwili implementujemy takie drugie rozwiązanie, które ma tą prowizję istotnie ograniczyć. Tak i pracujemy nad tym. Natomiast Czyli nie ma po prostu prowizji robisz sobie przelew do takiego wewnętrznego portfela w ramach giełdy Kanga i później korzystasz tak, z tej karty. Tak. Tak, tak, dokładnie tak to wygląda. Co więcej z karty, również możesz środki cofnąć na Kangę z powrotem. To też jest możliwe. Dobrze, powiedzieliśmy o prowizjach i to jest temat, który bardzo często się pojawia i ludzie o to pytają. Jakie są prowizje, jeżeli chcielibyśmy kupić kryptowaluty na Kanze? I jaki jest najprostszy sposób do zakupu kryptowalut? Jeżeli chodzi o prowizje, no to zależy y, oczywiście od tego, z jakiej usługi korzystamy. Taką prowizją za wymianę na KANDZE krypto na krypto, czyli taka najpowszechniejsza prowizja, ona wynosi 0,2% tak, za wymianę kryptowaluty na inną kryptowalutę. Jeżeli zasilamy przelewem konto na KANDZE, to znaczy kupujemy za złotówki omega złotówki. Dajmy na to za 1000 złotych, kupuję 1000 omega złotówek, no to od takiej transakcji płacę zero. Nie pobieram tutaj żadnej prowizji. Z kolei, kiedy mam, dajmy na to 1000 omega złotówek i chciałbym je zamienić na zwykłe złotówki i te złotówki chciałbym mieć u siebie na koncie bankowym, to tutaj prowizja wynosi zawsze 5 złotych. Nieważne, czy przelewamy milion złotych, czy, czy 5 czy złotych. 10 złotych, pobieramy zawsze 5 złotych, i to stała opłata. Jeżeli robimy transakcję w kantorze albo z lokalsem, no to tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju swobodą. To znaczy, my, jako Kanga, zawsze od takiej transakcji wymiany gotówki na krypto i krypto na gotówkę pobieramy jeden punkt procentowy. Natomiast ten, kto przeprowadza tę transakcję, ten kantorowiec albo ten lokals, to on może sobie ustawić swoją prowizję już we własnym zakresie, którą i tą prowizję ustala oczywiście ze swoim e, partnerem, z który robi tą transakcję, tak? Więc za każdym razem, kiedy dokonujemy transakcji gotówkowej, to musimy sobie ostatecznie wynegocjować te parametry. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie prowizyjne. Czyli czy dobrze zrozumiałem, jeżeli chcę wpłacić sobie złotówki przelewem na giełdę Kanga, to opłata jest 0%? Tak, tak. Jestem fanem, bardzo mi się podoba. No, to się, to się zbyt mi często nie zdarza. No, dobrze. Tak jest. Dobra nasza. Dobrze, rozmawialiśmy o karcie, rozmawialiśmy o prowizjach. Kanga Lokal. Wspieracie też Ukrainę? To mi się bardzo podoba. Na stronie głównej jest wielki baner, że wspierania Ukrainy. W jaki sposób to działa? Mógłbyś powiedzieć, wytłumaczyć? No bo czy wy tak. macie swoje kantory i tam przesyłacie pieniądze, które zbierzecie? W jaki sposób to działa? W czterech miastach na Ukrainie: Lwów, Kijów, Odessa i Charków. Nawet jeżeli jest tam ciężki ostrzał, działają. E, nasz operator, właśnie kantorowo-ukraiński, cały czas prowadzi działalność. E, I jakby nasze wsparcie polega na tym, że jeżeli ktoś chce. Pójść i sprzedać tą kryptowalutę i odebrać gotówkę, to po prostu nie pobieramy za to prowizji. Tam jest jakiś limit tej transakcji, żeby ktoś z tego zrobił, nie zrobił biznesu, ale ten limit jest dość wysoki. Zatem, jeżeli ktoś chce wesprzeć swoich przyjaciół na Ukrainie, musi im szybko przekazać jakieś środki, wystarczy, że po prostu prześle im w jakikolwiek sposób kryptowalutę i tą kryptowalutę można w jednym z naszych punktów spieniężyć. Tutaj zaznaczę, że to nie jest tak, że te punkty są czynne 24 godziny na dobę. Z przyczyn znanych, ale wystarczy zadzwonić i się umówić. Zgodnie z moją wiedzą, do każdego punktu, nawet jeżeli panuje ostrzał, to strasznie dziwnie brzmi, nawet jak ja o tym teraz mówię, ale jeżeli powiedzmy panuje ostrzał, to operator kantorowy jest w stanie dotrzeć w ciągu godziny i taką transakcję przeprowadzić. Super. Tak. I, to, i to czujemy się tutaj bardzo, bardzo dumni. Wiem, że z tej opcji skorzystało wiele osób i nawet organizacji, które jakoś chciały wesprzeć Ukrainę. No i oczywiście, tak jak. Każdy Polak, teraz bym powiedział, tutaj w Kanze wspieramy Ukrainę również po prostu tak po ludzku. Ja bym powiedział, że nie wiem, czy jedna dziesiąta, ale myślę, że mogę to chyba tak powiedzieć, jedna dziesiąta naszych pracowników, to ludzie z Ukrainy. Staramy się oczywiście ich wesprzeć dobrym słowem, jeżeli jest taka potrzeba, to również w inny sposób. No i generalnie jako ludzie z Kangi, już nawet nie jako Kanga, ale jako ludzie z Kangi staramy się angażować po prostu w pomoc wszystkim uchodźcom i też naszym przyjaciołom, którzy w tej chwili na Ukrainie przebywają. Nie dość, że innowacyjna giełda, to jeszcze z dobrym serduszkiem. Bardzo mi się to podoba i pokazuje w ogóle, jaką, jakie mamy możliwości w obecnych czasach dzięki kryptowalutom. Nie? No bo Western Union przesyłać pieniądze na giełdę, no to byłby dość duży problem, a wykorzystując kryptowaluty jest to bardzo proste. Coś mi się stało z kamerą. Powiedziałeś o AMIE. Kiedy planujecie e, kolejne? Ask me anything. E, za trzy tygodnie będzie wersja angielska, a później za miesiąc plus trzy tygodnie polska, i tak na zmianę. To znaczy, hmm. co, e, raz na dwa miesiące robimy wersję polską, i raz na dwa miesiące robimy wersję angielską, ale także pomiędzy jedną a drugą był miesiąc przerwy. Ostatnio Amę mieliśmy po polsku właśnie w ubiegłym tygodniu. Dobrze, czyli giełda Kanga to polska giełda, tak? Polska giełda, w której możemy dokonywać zakupu za złotówki z oprocentowaniem 0%. Nie ma prowizji przy, przy przelewach. Bardzo mi się to podoba. I co? I link będzie w opisie poniżej. A ja mam jeszcze takie w ogóle pytanie z innej beczki kompletnie. Dlaczego na CoinMarketCapie nie ma Kangi? Kiedy na przykład sobie wejdę tam w Bitcoina i na jakich giełdach on jest dostępny, no to Kangi nie ma. No to trzeba by było zapytać CoinMarketCap. No Myślę, właśnie, amatorzy. Do nich. Natomiast spodziewam się, że w końcu się tam pojawimy. W tej chwili... Naprawdę, po, nie wiem, miesiącach rozlanej krwi po to US, będziemy wchodzić na Coingeco, zaraz później mamy wejść na CoinMarketCap. To nie jest tak, że nas tam nie ma, bo na CoinMarketCapie można znaleźć na przykład nasz token tak. PNG, tak? W ogóle jakieś informacje na temat Kangi też można znaleźć, ale faktycznie tej pełnej integracji. Pełnego obcowania pomiędzy Kangą a takim agregatorem jak CoinMarketCap. No tego jeszcze nie ma. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że my dokonaliśmy naprawdę wielkiego wysiłku, żebyś tam znaleźć, ale z jakiegoś powodu nie wyszło to. Natomiast tak jak powiedziałem, bardzo wierzę, że to zostanie zmienione. Ostatecznie jednak chciałbym podsumować tą swoją wypowiedź w ten sposób. Trzeba zapytać CoinMarketCap, dlaczego nas nie ma, bo my naprawdę robiliśmy już wiele rzeczy i koniec końców. Będziemy tam na pewno. Wiesz co, no ja to odebrałem tak pozytywnie w sumie, bo raczej skłaniam się ku giełdom i projektom, które skupiają się na pracy, a nie na tym, żeby się promować, a zwykle jest tak, że jeżeli jest coś, jakiś powstaje na przykład shitcoin, to pierwsze tak. co to, to, oni w swoim roadmapie mają, że muszą pojawiać się na CoinGecko i CoinMarketCap, Jeszcze w ogóle nie ma planu rozwoju projektu, a oni już chcą, żeby ludzie o nich wiedzieli, więc projekty, które gdzieś tam w ciszy działają, no to jest dla mnie dobry znak, aczkolwiek mówisz, że tutaj staraliście się tam pojawić, ale bezskutecznie. Tak, to jest pewnie, znowuż można by było nagrać tutaj oddzielny odcinek, jeżeli chodzi o nasze starania w tym, w tym zakresie. Natomiast myślę, że uderzyłeś w ważną nutę. Bycie na CoinMarketCapie czy na CoinGecko to nie jest kwestia fundamentalna dla projektu. Tak. Dla projektu kryptowalutowego fundament związany jest z tą usługą, którą ten projekt świadczy i na tym należy się skupić. Pojawienie się na CoinMarketCapie nie zawsze oznacza to, że jestem w swojej dziedzinie wybitnie dobry. No, tak jak powiedziałeś, bardzo często może oznaczać, że miałem jakieś relacje, czy, czy po prostu byłem w jakiś sposób tutaj bardziej sprytny. Nie chciałbym być odebrany w ten sposób, że wszyscy, którzy są na CoinMarketCapie, to coś z nimi jest nie tak. Nie. Natomiast chcę powiedzieć, że znany jest proceder, bodajże chyba związany z CoinGecko, żeby pojawić się ze swoim tokenem przy odpowiednich działaniach finansowych, jako yy, najczęściej listowany, wybierany token w ciągu jakiegoś tam dnia. Tak, tam jest takie zestawienie, jakie tokeny były najczęściej wyszukiwane i mogę się powiedzieć w czołówce, nie będąc faktycznie najczęściej wyszukiwanym tokenem. To o takich rozwiązaniach słyszałem, więc trzeba być zawsze oczywiście ostrożnym. Mhm. Jeżeli chodzi o Wasz token, to kapitalizacja jego wynosi tyle, co właśnie na CoinMarketCapie, tam jest wpisane hmm. chyba 133 miliony? 21 milionów tokenów przez 6,5 dolara podaje cenę dzisiejszą. To mhm. trzeba przymnożyć. Musi być pomnożyć szybko na że i to nam wyjdzie, jaka mhm. jest kapitalizacja. Dobrze, to później sobie policzę. Tak. Dobrze, jak wchodzi się na waszą główną stronę, to też jest duża grafika Everdome. Czy współpracujecie z Everdome? Tak, to znaczy współpracujemy z różnymi projektami i faktycznie z Everdomem również. To nie jest tak, że staramy się utrzymać zawsze tą neutralność giełdową. Nie chcemy polecać jakichś projektów, żeby mówić, że te projekty są lepsze albo gorsze. Natomiast no, faktycznie ze Werdomem czy z Metahiro, mówię tutaj o projektach Roberta Gryna, e, współpracujemy i staramy się współpracować raczej tak mocniej e, niż e, słabiej. Ze Werdomem akurat ta cała sytuacja dotyczyła tego, że pojawiły się rynki na Kanze. I równolegle token Everdom można kupić i sprzedać w naszych kantorach za gotówkę. Tak na tym polegała. Ta współpraca. Dobrze, czy żeby korzystać z tej usługi Kanga, Kanga Local, to wchodzi się na waszej stronie w OTC? Czy to jest to? Czy to jest w ogóle inna Bo zakładka? W OTC wchodzimy wtedy, kiedy chcemy zrobić z lokalsem albo w kantorze transakcje. My, którzy po prostu chcemy kupić albo sprzedać kryptowalutę za gotówkę. Jeżeli chcesz zostać naszym lokalcem, w tej chwili to ten proces jeszcze nie jest w pełni zautomatyzowany, dlatego prosimy o to, żebyś napisał maila na adres kantor, małpakanga.exchange, że po prostu chcesz zostać lokalsem, albo żebyś skontaktował się z nami w jakikolwiek inny sposób, przez customer service, na Telegramie, na Facebooku, żebyś dał nam znać i po prostu nasz tutaj operator, pracownik wdroży cię w to rozwiązanie, wszystko wyjaśni i, i zostajesz lokalsem wcześniej ty jako Lokals oczywiście musisz przejść u nas weryfikację, to jest akurat wymóg ustawowy, że ktoś kto chce być Lokalsem musi być zweryfikowany, natomiast oczywiście zmierzamy do tego, żeby ten cały proces pozostania Lokalsem był w pełni automatyczny, nie wymagający działania osoby trzeciej. Dziękuję Ci bardzo Sławku za tą rozmowę. Wyjątkowo innowacyjna giełda i myślę, że jest w Was potencjał. Tak, dziękuję Ci bardzo i co? Do usłyszenia w przyszłości. Trzymam kciuki. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Cześć. Hej.